Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersety 9-13. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Dobry Boże, przychodzimy przed tron Ojca, przychodzimy przed tron Tego, który nas zaprasza, przed którego tron możemy przybiegać z dziękczynieniem, zrzucając ciężar i wszystko, co nas, grzech, wszystko, co nas obciąża. Stajemy przed tronem Tego, który zwraca na nas uwagę i dla którego jesteśmy jak najcenniejszy skarb. Ale przychodzimy też przed tron Tego, który jednocześnie jest wszechpotężnym Bogiem, który jest Alfą i Omegą, który był, zanim powstał świat i który jest ponad czasem, który wszystko stworzył, dla którego narody są jak pył. Przychodzimy do Ciebie, Panie, i wyznajemy, że Ty jesteś tym, który tchnieniem powala bezbożnika. I wiemy, że nasze modlitwy liczą się w Twoich uszach i że nasze modlitwy przynoszą wymierny skutek. Zarówno dlatego, że Ty nas wysłuchujesz, ale też dlatego, że my mamy autorytet posadzeni po Twojej prawicy, Panie. Że my mamy o wiele większy autorytet w duchu, niż nam się wydaje nawet. I my chcemy, Panie, współpracować z Tobą, działając w duchu, modląc się, wstawiając się o tą sytuację, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą. Ja najpierw chciałbym zacząć się modlić od kwestii tych wszystkich osób, które są tam na miejscu, po obu stronach frontu, zarówno rosyjskich żołnierzy, jak i poszkodowane ukraińskie osoby. Chcę modlić się, Panie, o to, żebyś Ty, który jesteś Bogiem miłosiernym, który jesteś Bogiem łaskawym, który jesteś Bogiem, który troszczy się o sierotę i wdowę, któremu nie jest obojętna ludzka tragedia, bo Ty sam swoje życie położyłeś za to, żeby wyciągnąć człowieka z ciemności i śmierci wiecznej. Chcemy wołać, Panie, żebyś Ty wyciągnął swoją rękę, żebyś Ty poruszył ziemię i niebo i zstąpił. Chcemy wołać, Panie, żebyś przyszedł ze swoim duchem i przemienił tą sytuację. Po pierwsze, dał ducha mądrości i objawienia. Po pierwsze, żebyś wylał swojego ducha, żebyś przychodził w snach i wizjach, żeby Twoja Ewangelia się krzewiła zarówno wśród żołnierzy, jak i wśród cywili. Chcemy wołać, Panie, żebyś Ty, który wśród niejednej wojny, gdzie Twoja Ewangelia się krzewiła, Panie, Ty, który do najciemniejszego miejsca potrafisz wprowadzić światło, tak wołamy, Panie, żeby światło Chrystusa zajaśniało, bo to nie broń, nie dyplomacja, ale Chrystus jest odpowiedzią dla Ukrainy i dla Rosji. Chcemy wołać, Panie, też o właśnie ten chleb powszedni. Chcemy wołać o to, żeby o pokój dla tych ludzi. Chcemy wołać, Panie, żebyś ochronił Kijów i inne miasta ukraińskie. Chcemy wołać, Panie, żebyś Ty postawił swoje straże i żebyś... I chcemy się wstawiać o pokój na ziemi ukraińskiej. O pokój w duchu, o pokój szalom, ale też pokój w ciele. Chcemy wołać o to, żeby Twój Duch zstępował na tą ziemię, żeby zmieniał ją, żeby przemieniał ziemię ukraińską. Żeby to była ziemia mlekiem i miodem płynąca, ale żeby to była ziemia, z której unosi się uwielbienie dla Ciebie. Chcę też wołać, Panie, o tych wszystkich żołnierzy rosyjskich, którzy nieraz oszukani zostali wysłani na front walki, żeby łuski spadły z ich oczu.
zarówno w wymiarze duchowym, żeby poznali Chrystusa, żeby nie umierali bez znajomości Chrystusa. Ale też chcę wołać, Panie, żeby łuski spadły z ich oczu i żeby oni przejrzeli oszustwo i kłamstwo, które spłynęło na nich z górnych szczebli władzy. W końcu chcemy, Panie, wołać o rządy. Chcę wołać w pierwszej kolejności o władzę na Kremlu w Rosji. Ty, Boże, który byłeś w stanie doprowadzić Szawła do nawrócenia. Ty, Boże, który możesz wszystko, wobec którego nie jest naiwnością czy przesadną wiarą modlenie się o Władimira Putina czy innych, którzy zasiadają tam na stanowiskach. Dlatego też zanosimy modlitwę o każdego rządzącego w Rosji. Daj im swojego ducha mądrości i objawienia i łaskę upamiętania. Wołamy, żeby Twoi aniołowie przyszli i przebili się przez skorupy kłamstwa, zwiedzenia i każdej duchowej zwierzchności. I wołamy, żeby te kilkusetletnie tradycja tego, że z Moskwy przychodziło zniszczenie na Europę, zmieniła się w to, że z Moskwy będzie Ewangelia płynęła i pokój. My chcemy wołać, Panie, o to, żeby... Chcemy wołać, Panie, o to, że jak Ty chcesz mieć narody, które nie będą jak kozły, ale które jak będą Twoje owce, Twoje zagrody, tak chcemy, żeby naród rosyjski od prezydenta, po żołnierza, po najbiedniejszą osobę w tym kraju, żeby oni znali Chrystusa i żeby wykonywali uczynki zgodne z Twoją wolą, Panie. Chcemy wołać, żeby każdy plan diabelski, który jest realizowany przez tamtejsze władze, żeby został pokrzyżowany, Panie, przez Twoje armie anielskie. Chcemy też się modlić, Panie, o władzę w Kijowie, o każdą osobę z autorytetem na Ukrainie. W pierwszej kolejności o to, żeby znajomość Chrystusa się rozkrzewiła, żeby oni w tym ucisku zobaczyli, że nie ma ratunku poza Chrystusem i żeby doświadczyli Ciebie. Chcemy się modlić nie tylko o przebudzenie na Ukrainie, ale o transformację tego narodu od stóp do głów, od najbiedniejszej osoby po najbogatszą, od zwykłego obywatela po prezydenta. Chcemy wołać o nowe oblicze Ukrainy. Chcemy wołać, żeby w tej wojnie, Panie, zajaśniało światło Chrystusa. I w końcu też chcemy wołać, Panie, o rządy państw europejskich. Chcemy wołać, żebyś Ty dawał mądrość władcom. Chcemy wołać, żebyś Ty dawał bogobojne serca władcom. Chcemy wołać o nawrócenie. Chcemy wołać, Panie, o zawrócenie z drogi grzechu. Chcemy wołać, żebyśmy widzieli, jak światło przebija się przez odmęty ciemności w głowach i sercach ludzi na zachodzie. Panie, stajemy przed Tobą z tymi ambitnymi modlitwami, ale nie zanosilibyśmy ich, gdybyśmy nie wiedzieli, do kogo je zanosimy. Zapraszamy Cię, Panie, i wyznajemy jeszcze raz nad nami, nad Polską, nad Ukrainą, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Bogiem walecznym, że Ty jesteś wojownikiem, że Ty jesteś tym, który porusza niebo i ziemię. Że Ty jesteś nie pojęcie większy od naszego zrozumienia. Zapraszamy Cię, Jezu Chryste. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, potrzebujemy Cię. Amen. Ojcze nasz, jesteś w niebie, niech nastanie Twoje królowanie, niech Twoja wola się stanie, jak w niebie, tak i na ziemi, ukraińskiej ziemi. Panie, odnów oblicze tej ziemi.
niebieskiej ziemi. Panie, odnów oblicze tej ziemi, ukraińskiej ziemi. Panie, odnów oblicze tej ziemi, rosyjskiej ziemi. Panie, odnów oblicze tej ziemi, europejskiej ziemi. Chciałam wszystkich zaprosić, żeby każdy krótko się pomodlił o coś, co ma na sercu w związku z Ukrainą. Panie, wołam przede wszystkim, żebyś otoczył tych ludzi swoją opieką. Wołam, Panie, żebyś posłał aniołów, żeby ich strzegli. Wołam, Panie, o bezpieczeństwo dla nich. Wołam, Panie, żeby w tych czasach doświadczyli Twojej miłości, doświadczyli Twojego objawienia. Modlę się, Pani, żebyś ich wzmocnił, żebyś ich posilił przed każdym zaopatrzeniem, jakiego teraz potrzebują. Oto dzisiaj wołam dla ludzi z Ukrainy w imieniu Jezusa. Panie Jezu, przynoszę dzisiaj przed Twój tron prezydenta Ukrainy. Panie, modlę się o taką szczególną ochronę, Panie, dla tego człowieka. Modlę się, Panie, abyś zatrzymał każdą osobę, która próbuje nastać na jego życie. Proszę Cię, Panie, byś posłał swoich aniołów, którzy będą strzec tego człowieka. Modlę się, Ojcze, abyś rozjaśnił swoje oblicze nad nim i nad jego rodziną. Abyś ich chronił, Panie, i strzegł. Modlę się, Panie, abyś dawał mu ponadnaturalną mądrość. Abym wiedział, Panie, jakie decyzje ma podejmować, a jakie nie. Gdzie ma się znaleźć, w którym momencie, a gdzie nie ma być. Proszę Cię, Panie, byś go chronił. I modlę się, Panie, też szczególnie o Kijów. O Kijów, Panie, modlę się o to, żebyś chronił to miasto, abyś chronił stolicę Ukrainy. Panie, byś postawił swoje warowne straże na granicach całego miasta i w obrębie, Panie, całego miasta, abyś posłał, Panie, swoje zastępy anielskie. Modlę się, Ojcze, aby Kijów nie został zdobyty. Modlę się, Panie, byś chronił go przed wszelkimi kolejnymi rakietami, pociskami, wybuchami. Modlę się, Panie, abyś przyszedł i zajaśnił nad tym miastem, aby nastał Twój ponadnaturalny Boży pokój. W każdym, Panie, sercu, które się teraz tam znajduje, proszę Cię, Panie, przyjdź i chroń to miasto w ponadnaturalny sposób. Panie, chcemy się modlić też o dzieci na Ukrainie. Chcemy wołać, żeby nie było więcej ofiar z dzieci, żebyś Ty zatroszczył się o każde, Panie, dziecko na Ukrainie. Żebyś przyszedł z opieką, ochroną, ponadnaturalną ochroną, Panie. Wołamy o posłanie osób, które im pomogą. Wołamy o ponadnaturalne uniknięcie ataków. Wołamy, Panie, nawet nie wiemy, jak się modlić, ale proszę Cię o ukraińskie dzieci. Panie, odnów oblicze tej ziemi, ukraińskiej ziemi. Ziemi, ukraińskiej ziemi, Panie, odnów oblicze tej ziemi, ukraińskiej ziemi, Panie, odnów oblicze tej ziemi, ukraińskiej ziemi. Ojcze Niebieski, ja chcę wołać szczególnie za miastem Kijowem, ale też za wszystkimi miastami ukraińskimi. Chcę wołać do Ciebie słowami, którymi modlił się Daniel. Wołam, Ojcze, o Twój przełom dla tych miast. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Usłysz dziś nasze wołanie. Otwórz oczy i spójrz na te spustoszone miasta Ukrainy, a szczególnie na miasto Kijów. Ty spójrz na te miasta, bo nad nimi jest wzywane Twoje imię. Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Dla obfitego Twojego miłosierdzia, Ojcze, wołamy i wstawiamy się dzisiaj o Kijów i o każde dotknięte miasto na Ukrainie. Wołam, Ojcze, Panie mój Boże, usłysz, o Panie odpuść, o Panie dostrzeż i uczyń i nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże. Bo Twoje imię jest wzywane nad Ukrainą, bo Twoje imię jest wzywane nad Kijowem i nad każdym miastem tego kraju i nad tym ludem. W imieniu Jezusa. Amen. Panie Jezu, modlę się, aby w tym trudnym czasie tam na Ukrainie, aby wiele, wiele serc zostało
przez Ciebie dotkniętych ku zbawieniu. Modlę się, aby tysiące, tysiące ludzi mogło się do Ciebie zwrócić i prosić Ciebie o zbawienie, o przebaczenie. Modlę się o wylanie Twojego Ducha Świętego na różne miejsca, tak aby ludzie tym czasie tragicznym doświadczyli czegoś najwspanialszego, spotkanie się z Tobą, z żywym Zbawicielem. Modlę się o takie tchnienie Twojego Ducha od wschodu na zachód, z północy na południe, tak aby ludzie zawołali i my im błogosławimy takim nową falą przebudzenia w tym trudnym czasie dla Twojej chwały, Panie Jezu. Boże Ojcze Wszechmogący, ja chcę Ci przenieść całą służbę zdrowia, która teraz zaangażowana jest w opatrywanie ran. Przenieść Ci tych wszystkich chorych, którzy znajdują się w piwnicach, w schronach. Dzieci, które nie mogą przerwać swojego leczenia onkologicznego. Wszystkie matki ciężarne, które oczekują swoich dzieci. Ojcze, modlę się, abyś teraz posłał swoich aniołów, aby im usługiwali, aby koili ich smutki, abyś wszedł ponad naturalnym pokojem do serc tych ludzi, zamkniętych i bojących się. Ojcze, modlę się, wzmocnij ich wewnętrznego człowieka, posil ich, przytul ich i proszę Cię, chroń tych, którzy są najsłabsi, którzy nie mogą uciekać. Ojcze, wysuń swoje potężne ramię nad tym krajem. Ojcze, daj mądrość lekarzom, pielęgniarkom, aby mogli opatrywać rany i pocieszać swoich chorych. Ja wierzę w to, Panie, że to, co po ludzku niemożliwe, dla Ciebie nie jest niemożliwe. Dlatego powierzam Ci całą służbę zdrowia i tych wszystkich chorych, których Ty, Panie, tylko możesz uleczyć. Amen. Panie, odnów oblicze tej ziemi, ukraińskiej ziemi. Panie,